Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym porozmawiamy sobie o top model i dziś dowiemy się, którzy uczestnicy weszli do finału. Także półfinałowy odcinek, dzisiaj przed nami druga część w zasadzie odcinka, porozmawiamy sobie o sesjach zdjęciowych, ale zanim przejdziemy do sesji zdjęciowych, to porozmawiajmy o tym, co wydarzy się już niedługo. Czarny piątek, Black Friday, i większość sklepów z okazji Czarnego Piątku przygotowała zniżki od 20 do 70%. Natomiast jeżeli takie zniżki są dla Was zbyt małe i chcecie jeszcze troszeczkę więcej tutaj wycisnąć czegoś, to ja chciałabym Wam polecić Letty Shops. Tak jest, Letty Shops jest sponsorem dzisiejszego odcinka, ale tak zupełnie szczerze, to słuchajcie, nie dość, że w Black Friday możecie dostać zniżki, tak jak mówiłam, od 20 do 70%, to jeżeli zainstalujecie sobie wtyczkę albo zainstalujecie sobie aplikację, oczywiście linki w opisie pod tym filmem, to oprócz tego, że będziecie mieli te takie Fridayowe, Black Fridayowe zniżki, to oprócz tego jeszcze dostaniecie cashback, czyli za każdym razem, jak będziecie robić zakupy w sklepach, słuchajcie, tych sklepów w ogóle jest ponad 3000, także macie na pewno z czego wybierać i pewnie i tak byście zrobili zakupy w tych sklepach. Więc robiąc standardowo zakupy, dostaniecie jeszcze zwrot pieniędzy. Także nie ma tutaj żadnego haczyka, wszyscy zyskujecie. I wydaje mi się, że to jest naprawdę świetna opcja, żeby tak jeszcze podwójnie zyskać na tym Czarnym Piątku. Natomiast już tak pomijając nawet Czarny Piątek, słuchajcie, Letty Shops obowiązuje cały czas, także jeżeli i tak będziecie robić zakupy, to dlaczego nie zyskać by jakieś kwoty? Te kwoty oczywiście nie są jakieś zawrotne, nie zarobicie tysięcy, ale jak to się mówi, grosz do grosza, a będzie kokosza, dlatego ja zachęcam Was do korzystania z Letty Shops i sama jak byłam w Polsce, to korzystałam z Letty Shops, no ale w Indonezji niestety nie mogę. Natomiast Wy możecie, dlatego polecam bardzo serdecznie. A teraz już przechodzimy do odcinka i zobaczmy, jak uczestnikom poszła sesja zdjęciowa. No to co, zaczynamy. Chodźmy, tak, stawiamy się tutaj, ja sobie popatrzę na światło. Zaczynamy od tego, że jesteśmy cały czas w Grecji, jeżeli się pogubiliście, bo ostatnio były takie dłuższe przerwy w odcinkach moich, za co przepraszam bardzo serdecznie, ale jesteśmy nadal w Grecji i w dzisiejszym odcinku uczestnicy zrobią dwie sesje zdjęciowe. Bardzo fajnie, bo będzie można ich zobaczyć w różnych odsłonach. Tutaj Marcin Tyszka na początku powiedział, że najpierw sprawdzi światło i rzeczywiście światło, bez dobrego światła nie ma dobrego zdjęcia, co by tutaj nie mówić. I teraz zarówno zadaniem fotografa, jak i modela jest znalezienie tego dobrego światła. Jeżeli model nie potrafi znaleźć światła, to fotograf powinien go ustawiać i ogólnie nakierowywać, gdzie powinien się ustawić. Taka bardzo ogólna zasada jest następująca. Po prostu ustawcie się w stronę, z którego pada światło. Czyli jeżeli słońce jest naprzeciwko Was, to ustawcie się twarzą tak, żeby po prostu to słońce Waszą twarz oświetlało ładnie. Jeżeli ustawicie się tyłem, no też są takie założenia, prawda? Też są takie zdjęcia, gdzie niestandardowo korzysta się ze światła. I jeżeli tak będzie, że fotograf będzie chciał osiągnąć, boże, ale się dzisiaj przejęzyczam od samego początku. Jeżeli fotograf będzie chciał osiągnąć jakiś niestandardowy efekt, to Wam powie, natomiast zazwyczaj ustawiamy się w stronę światła i najlepiej jest jeszcze nie być na pełnym słońcu, tylko lepiej będziemy wyglądać, jeżeli będziemy w lekkim cieniu. Sami przetestujcie, zróbcie sobie zdjęcia, nawet selfie i zobaczcie, że to, co teraz powiedziałam, zazwyczaj najlepiej wygląda, ale jakby co, to słuchajcie też wskazówek fotografa. Bardzo chciałem spróbować czegoś nowego u mnie, bo raczej grałem dość dużo mocną twarzą, zazwyczaj takie zdjęcia były wybierane, chciałem zrobić coś bardziej delikatnego. Świetnie, tak. I cofnij się z powrotem i wracasz. Bo na to pozwalała mi moja kreacja, na to pozwalała cała sytuacja, w której się znajdowaliśmy. Mikołaj jest naprawdę świetny, bo nie dość, że on od początku radzi sobie super, to on jeszcze sam chce poprawić swoje wyniki, chce poprawić to, jak on wypada na sesjach, więc chce spróbować jeszcze coś innego. Jeżeli tutaj nie za bardzo złapaliście, o co chodzi Mikołajowi, no to on wcześniej miał dosyć mocne pozy, na których dużo robił i one były takie dosyć mocno fizyczne. Ja najbardziej zapamiętałam tę sesję, te zdjęcia, jak on wisi pod rusztowaniem. Tam naprawdę bardzo dużo od siebie dał. A tutaj ma takie zdjęcia, na których nie robi ogólnie zbyt dużych poz. Po prostu stoi i bardziej chodzi o po prostu stoi
i bardziej chodzi o jego spojrzenie. No i to mogłoby się Wam wydawać, że to takie tam nic trudnego, ale jak się pozuje i jak chce się, zależy nam bardzo na tym, żeby dobrze wypaść, to jest taka tendencja do tego, żeby przedobrzeć trochę wszystkimi ruchami, że po prostu wiecie, tutaj dodajemy, tam dodajemy i w ogóle wszystko jest takie duże i to czasami dobrze wygląda, ale o wiele łatwiej jest zrobić dobre zdjęcie, kiedy robicie te takie, wiecie, wielkie pozy, coś tam kombinujecie, a o wiele trudniej jest uzyskać efekt ciekawego zdjęcia, jeżeli na zdjęciu niewiele się dzieje i Wy po prostu stoicie i wiecie, i wzrok w kamerę. A nie musi być koniecznie w kamerę, ale właśnie ciężej jest zrobić coś ciekawego na zdjęciu, kiedy gracie tylko twarzą, a ciało jest takie luźniejsze, więc fajnie, że on sam przed sobą stawia takie wyzwania. A możemy jeszcze to zrobić, bo tu no, się fajnie czuję. Super zdanie. Nie było jakiejś takiej spinki ani stresu, po prostu nie chcę tak jakby wszystkiego sobie analizować. Mówię luz, Mariuszku. Teraz już wiem, że po prostu pracuję jak model na tej sesji. W momencie, kiedy sami zdacie sobie sprawę z tego, że dobrze pracujecie, kiedy będziecie pewni siebie i tego, co robicie na sesjach, no to zdecydowanie lepiej będziecie wyglądać. I to jest właśnie bardzo istotna kwestia. I dlatego ja też w ogóle mówiłam, że tak istotną sprawą jest pracowanie z fotografami albo z fotografkami, którzy pomogą Wam zbudować własne poczucie własnej wartości, bo wtedy po prostu będziecie wchodzić na luzie, bez stresu i będziecie wiedzieli, że Wasze zdjęcia to będzie sztos. Piątych, jak się czujesz w takim stroju? Dobrze, chociaż taki dosyć szczęśliwy i kolorowy, taki jak zazwyczaj nie noszę. No, modelka nie zawsze pracuje w tym, co by chciała i to jest wiadome, więc no, robiłam to, co do mnie należy. Maja ma w 100% rację, w modelingu często dostajemy ubrania, których sami byśmy nie założyli, ale ja uważam, że to nie jest w ogóle nic złego, bo nie patrzcie na to w ten sposób, że o Jezu, dostałam takie ubrania, w których beznadziejnie wyglądam albo beznadziejnie się czuję. Nie, pomyślcie sobie, że na co dzień nie założyłabym takich ubrań, więc zobaczmy, co da się z tego wycisnąć. Ja właśnie zawsze traktowałam to jako takie wyzwanie, jako coś ciekawego, no bo gdybym zawsze dostawała ubrania, które noszę na co dzień, to zero jakiejś ekscytacji i w sumie nic wyjątkowego, prawda? I chciałam tylko jeszcze tutaj wspomnieć, że Marcin Tyszka ma bardzo fajne podejście na tej sesji zdjęciowej i ja właśnie od moich koleżanek słyszałam, że tak się z nim pracuje. Więc prawdopodobnie jest tak, że on po prostu robi show i dlatego jest taki niemiły, dlatego takie komentarze rzuca i to trochę szkoda, bo moim zdaniem on na tym no, w moich oczach traci. Nie wiem, jak to jest, jeżeli chodzi o taką szerszą publikę i wypacza trochę obraz branży. Natomiast on tutaj Mai na przykład powiedział, nie powiedział, w ogóle weź, jak ty wyglądasz, jakaś taka pospinana jesteś, tylko powiedział, wydech, rozluźnij się i no, i takie rady zdecydowanie lepiej wpływają na modeli. Tak trochę bardziej na luzie. Spuść powietrze. Rozluźnij sobie rękę. W ogóle piękny ten set zdjęciowy jest, tak mi się podoba, nie mogę się doczekać, aż zobaczymy zdjęcia uczestników. Też ten set zdjęciowy przypomina mi bardzo, i to nie powinno być żadnym zaskoczeniem. Pamiętacie chyba dwa moje odcinki temu, a jeden odcinek temu, licząc tak jakby, jak TVN wypuszcza odcinki, to uczestnicy robili sobie nawzajem zdjęcia. I przypomniało mi się, jak Karolina razem z Mikołajem robili sobie zdjęcia na takim tle właśnie bardzo podobnym i niesamowicie mi się to zdjęcie podobało. Długa szyja i super, zostań! Już wiedziałam, jak się mam zachowywać. Tę przebitkę pokazałam, bo taka mała pierdoła, ale Marcin powiedział długa szyja. I rzeczywiście, czasami możemy o tym zapomnieć, coś takiego się robi, no to nie wygląda najlepiej, a już tak, zobaczcie, jaka jest różnica. I to samo, jak na przykład chcecie gdzieś głowę odwrócić, to no... I ja teraz troszeczkę jestem większa niż zazwyczaj, więc mi w ogóle ginie broda, ale zobaczcie, tutaj w ogóle broda ginie, a jak zrobicie tak... Widzicie, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o poziom zarysowania żuchwy? Jest naprawdę bardzo duża. Także pamiętajcie o tym, żeby wysunąć... Oj, mikrofon dotknęłam, mam nadzieję, że będzie i tak spoko dźwięk. Także pamiętajcie o tym, żeby ramiona wziąć trochę do dołu, trochę do tyłu i wyciągnąć szczękę. Oczywiście, to są takie bardzo podstawowe zasady. Często zdarzają się nieszablonowe sesje zdjęciowe, gdzie trzeba zrobić coś zupełnie innego, czyli na przykład gdzieś schować się, ale nadal zobaczcie, jak na przykład się chowamy, to można wyciągnąć trochę szyję, a nie tak. Widzicie? Taka jest lekka różnica. I tylko delikatnie wyżej brodę troszeczkę. Piękne, duże oczy, super, pięknie.
Karolina ma bardzo trudną sukienkę do ogrania, bo ta sukienka jest niesamowicie techniczna. To znaczy, ona nie jest dopasowana do naszego ciała i ona ma już swój kształt, którego raczej nie powinnyśmy, albo powinniśmy, bo też są ubrania dla panów geometryczne, nie powinno się tego kształtu ubrania zmieniać, dlatego że mamy pokazać ciuch. No chyba, że projektant sobie zażyczy. W przypadku noszenia takich ubrań nie należy raczej kłaść rąk na biodra, ani tutaj gdzieś tak się zasłaniać, bo to może zaburzyć cały ten koncept ubrania. Dobrze jest na przykład stanąć taką mocną pozą, właśnie coś tak jak Mikołaj robił, że on nie dawał jakby ciałem jakiejś wielkiej pozy, ale bardziej ograł to twarzą. Można też ewentualnie rękę podnieść gdzieś do głowy, tak żeby tutaj ta forma została zachowana, ale nadal jednak te pozy się zachowują. Też tak skojarzyło mi się, jak Weronika robiła te pozy takie, wiecie, co do góry brała ręce, to tutaj też by się sprawdziło. I zazwyczaj przy tego typu ubraniach, jak ma Karolina, jeżeli chodzi o pozycję nóg, to lepiej będą wyglądały nogi, jeżeli stanie się w rozkroku. To jest taka bardzo podstawowa wiedza, nie wiem, czy Wam się kiedyś przyda, oczywiście zawsze są wyjątki od reguły, natomiast zazwyczaj takie pozy najlepiej się sprawdzają. No kręci mnie trochę ta sława, tak? Ja lubię, jak gdzieś te szkiełko na mnie tu patrzy, ja po prostu to, wiesz, ja się czuję tu swobodniej. Oczy do mnie? Super. Ja ten fragment pokazałam nie po to absolutnie, żeby, nie wiem, zaśmiać się z Karoliny, czy żeby powiedzieć, że o Boże, ten program miał być o modelingu. Ja w ogóle uważam, że fajną sprawą jest się zgłosić do programu Top Model, jeżeli macie twardą skórę. Naprawdę, moim zdaniem ten program może Was ustawić w życiu. No nie oszukujmy się, być może żyjemy tylko raz, więc nie ma nic w tym złego, żeby po prostu chcieć zaistnieć. Taka głupia sprawa, wiecie, rozbudowanie kanałów społecznościowych, social mediów, w tym między innymi Instagrama. Może Wam się to wydawać takie przyziemne, takie płytkie, ale dla większości ludzi, którzy biorą udział w programie Top Model, to tak naprawdę oni nie muszą już pracować, bo spokojnie mogą kilka tysięcy miesięcznie wyciągać z samego wrzucania postów na Instagram. To też oczywiście jest praca, absolutnie nie, ale wiecie, jakby jest już łatwiejszy start. Co do modelingu, no to teraz te ostatnie sesje zdjęciowe i ostatnie zadania rzeczywiście tym uczestnikom mogą trochę pomóc, dlatego że mieli sesje zdjęciowe w fajnych magazynach i ostatnie też sesje zdjęciowe, zwłaszcza z tym fotografem greckim. Ojejcie, jakie one były piękne. Także na pewno trochę zdjęć do portfolio będzie. No a poza tym też wydaje mi się, że na przykład na pokazach w Polsce już będzie im łatwiej też, łatwiej się dostać na pokazy, bo castingi przeprowadza Kasia Sokołowska do tych największych castingów, do tych największych pokazów. Także zdecydowanie będzie łatwiej. No i cóż, i jeżeli ktoś ma apetyt na sławę, to czemu nie? Wchodź do wody, moczysz się szybciutko. Żyjesz? Jesteś tam? Wow, super, dobra, stop! Nie byłam nigdy w Grecji, dlatego poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale mam takie przypuszczenie, że woda prawdopodobnie nie jest zbyt ciepła. Takie sytuacje się dzieją w modelingu. Często pracujemy w takich warunkach, że no na przykład robimy, to już też wspominałam, robimy na przykład sesję zdjęciową bikini w zimę. To nie chodzi o to, że jest kontrast ze śniegiem, tylko podam Wam taki przykład. Na przykład w Hongkongu zimy są dosyć zimne. To nie jest tak jak w Polsce, ale no 10 stopni, 8 stopni i my na przykład robiliśmy zdjęcia na jakimś tam klifie nad morzem, więc wiadomo, że była ta odczuwalna temperatura o wiele niższa, bo był mocny wiatr. A w zimę trzeba było przygotować zdjęcia do kolekcji letniej. I odwrotnie też się dzieje, że się przegrzewamy w lato, bo robimy zdjęcia kurtek zimowych. No ale wejście do wody, no to na pewno jest ciężka sytuacja, jeżeli ta woda jest zimna. Także szacunek, bo to wygląda bardzo tak łatwo, ale to nie jest łatwe wcale zadanie, ta sesja zdjęciowa. Też mam takie wrażenie, że jak dopóki reżyserzy, producenci, Top Model nie zaznaczą tego przy montażu odpowiednio, że tam uczestnicy narzekają, że płaczą, to możemy sobie nie zdawać sprawy z tego, jak to jest trudne zadanie, a tutaj naprawdę szacun. To, że ja tu jestem. Ej, jakie to jest fajne ujęcie, naprawdę. Dlaczego wcześniej, jak robili uczestnikom te takie filmy modowe, co nie, no to w ogóle nie było aż takich fajnych ujęć. Zastanawiam się, no bo to na przykład super by było do takiego filmu, wiecie. No, naprawdę, z jakąś fajną muzyką, jak Mariusz wychodzi. No teraz lepsze przybitki są niż były w tych filmach z siłowni i w tych filmach na wrotkach, pamiętacie, z zeszłego sezonu? Oczy do mnie, spojrzenie! Zupełnie zmieniłem
plany praktycznie na życie, więc... No, Mariusz pięknie wygląda, naprawdę. To tak tylko trochę wam pokażę przebitek, zaraz będziemy przechodzić do sesji zdjęciowych, bo chciałam po prostu z szacunku do uczestników pokazać po prostu, że naprawdę świetnie sobie radzą. Matko, jak to chlapie! Dołączyłem! A nie, rozłączyłem sobie aparat! Czy wy widzieliście, jak te fale chlupnęły? To znaczy, ja wiem, że wy widzieliście, ale wyobraźcie sobie, że oni właśnie w takich warunkach pozowali. Dlatego ja właśnie puszczam te przybitki, żeby pokazać, że oni naprawdę... Wow! Aż nie mogę się doczekać tego, jak obejrzymy pierwszy sezon Top Model, bo ja pamiętam, że tam te dziewczyny nie dawały z siebie chyba aż tak dużo, ale czasami pamięć płata figle, także zobaczymy. Ej, a w ogóle to jeszcze chciałam wam tylko powiedzieć, że ostatnio kilka osób mi napisało pod odcinkiem, że im się ciężko oglądało moje ostatnie odcinki, bo strasznie narzekałam na jury. Także postaram się wyluzować, bo sama aż obejrzałam swoje pierwsze odcinki, jak nagrywałam z Top Model i rzeczywiście tam się tak bardzo ich nie czepiałam. Ale wiecie co, to też nie wynika z tego, że ja sobie przyjęłam jakąś taką inną formę, czy że nie wiem, takim narzekaniem chcę was skusić, tylko im bardziej widzę, jak jurorzy niesprawiedliwie traktują uczestników, tym bardziej narasta we mnie frustracja i ja tych takich postaci telewizyjnych, które oni wykreowali, najzwyczajniej na świecie nie lubię. I to z tego wygląda, także postaram się być taka bardziej... Nie będę taka wredna w tym odcinku, postaram się. Jestem dumna z tego, że tu jestem. Jestem dumna, że tyle już osiągnęłam w tym programie. Jestem z siebie dumna z tego powodu, jak teraz myślę, a jak kiedyś myślałam. I bardzo dobrze. Cieszę się, że Maja jest z siebie dumna, że jest zadowolona, ale ten fragment też wam pokazałam po to, żebyście zobaczyli, że na planie są osoby, które poprawiają... Tutaj akurat makijaż nie był poprawiany, ale na pewno są takie osoby na planie. Tym bardziej dlatego, że tutaj oni mają zdjęcia na świeżym powietrzu. Więc przypuszczam, że ktoś się spocił, że tam się włosy mogły potargać od wiatru czy cokolwiek innego. Natomiast oprócz tego były jeszcze panie, które poprawiały ubranie. No i to jest bardzo ważne, bo tak jak wam mówiłam, podczas sesji zdjęciowych zazwyczaj nie pokazujemy siebie, nie mamy zareklamować siebie. No wiadomo, że są takie sesje zdjęciowe gwiazd, jakieś różne odstępstwa od reguły. Natomiast naszą pracą zazwyczaj jest sprzedanie czegoś, jakiejś usługi, produktu, wiecie, ubrania, perfumy, kosmetyki. No i te produkty mają najlepiej wychodzić, dlatego czasami może być tak, że na przykład jakbyście zobaczyli przekrój zdjęć, to zostanie wybrane zdjęcie przez fotografa, na którym waszym zdaniem nie wyglądacie rewelacyjnie. Wiecie, dlaczego to zdjęcie może zostać wybrane? Nie dlatego, że ktoś wam chce zaszkodzić, bo to nie jest Top Model, tylko dlatego, że produkt, że na przykład ubranie lepiej wyglądało. Dlatego ważne jest, żeby były takie osoby na planie, które automatycznie na przykład zobaczą, że o, tutaj coś się przesunęło, albo jakiś element, który powinien być widoczny, który jest takim oczkiem w głowie projektanta i chce, żeby wszyscy zobaczyli, może na przykład jest zasłonięty, więc wtedy oni to odsłonią, wiecie, odpowiednio naciągną ubrania. Jeżeli chodzi o sesje katalogowe, to bardzo często korzysta się z takich klipsów i podpina się ubranie z tyłu, żeby wszystko ładniej leżało. Super, i wychodzisz! Sama sobie to uświadomiłam, że jak naj... Piękne są te ujęcia, naprawdę. Niesamowicie mi się podoba. W ogóle jeszcze Mai bardzo ładne ciuchy dobrali do tej sesji. Tak ona się mieni w tym słońcu. Niesamowite. Mam nadzieję, że ładne zdjęcia wyjdą. Ręka delikatna, zostaw! Po prostu muszę pracować i się uczyć tego i po prostu wejść w to, no bo na koniach też przecież nie umiałam jeździć od razu, tylko to z czasem, z ciężką pracą. Kolejne powalające ujęcie, to jak oni zrobili ten taki zoom out i było widać Weronikę w całej okazałości, no cudownie wyglądała, jeszcze tak ładnie podrzuciła sukienkę. Super. Ona nie do końca poradziła sobie na sesji na statku i część z was pisała, że może ją dopadła choroba morska, tak jak mnie na moich wakacjach w nosie Lembongan. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to polecam wam obejrzeć moje ostatnie vlogi, bo nagrywałam je z takiej egzotycznej wyspy niedaleko Bali. No i tam my się pochorowaliśmy niestety, więc być może rzeczywiście było tak, że coś tam jej zaszkodziło, że źle się czuła i po prostu nie mogła z siebie dać więcej. No fajnie by było też nauczyć się ogólnie dawać... O, przepraszam, zaraz wracam.
piekę chleb i muszę wyłączyć piekarnik. Wracam za sekundkę. Wybaczcie, jestem już z powrotem, po prostu nie chciałam ryzykować, że przypali mi się chleb albo pasztet, bo robię sobie pasztet warzywny z takich odpadków z sokowirówki. Niedługo się pojawi film na ten temat, jak to tam mi wyszło, ale wiem, że część z Was ogląda tylko Top Model, nie moje vlogi, chociaż szkoda, bo wydaje mi się, że ostatnio podniosła się jakość moich vlogów. No, ale wróćmy teraz do Top Model. Super, zostań taka nieśmiała, delikatna, dziewicza jak te wyspy, patrzysz. Pięknie Karolina wygląda w tym makijażu, naprawdę jak taka rusałka. A teraz przejdźmy już do panelu jurorskiego. Mało przebitek, ale wiecie co, też te przebitki były bardzo chaotyczne. Mam nadzieję, że udało mi się rozwinąć trochę te tematy i takie rzeczy, które były pokazane w tym programie, no bo wiecie, tutaj było dużo takich wypowiedzi uczestników na temat ich przemian, na temat tego, jak sobie oceniają cały ten program, także nie ma sensu, żebym to komentowała, bo co ja mogę dodać? Nie siedzę w ich głowie, nie wiem, czy kłamią. Dziś wybierzemy Final Two. A po zadaniach w Polsce ktoś jeszcze do Was dołączy. Czyli tylko dwie osoby przechodzą. Kurczę, szkoda. Miałam nadzieję, że chociaż trzy osoby przejdą. Jeżeli miałabym oceniać teraz na podstawie tego, jak oceniali jurorzy uczestników podczas backstage'u, no to przechodzi Mikołaj i przechodzi Weronika. Aczkolwiek ja Wam powiem, że ja tak osobiście to kibicuję Mikołajowi oraz Mai. Zobaczmy, jak wyszły im zdjęcia, bo ja tutaj tylko tak oceniam na podstawie tego, co widziałam, jak jurorzy komentowali, wiecie, backstage i jak to było, jak ten odcinek był zmontowany. Zapraszamy Maję. Zdjęcia Mai. Wiecie co, mam to w ogóle takie wrażenie, że na tym drugim zdjęciu, jak ona ma ten kombinezon założony, to ten kombinezon wyglądał o wiele lepiej na żywo. Także on był taki złoty, a tutaj taki trochę glonowaty jest. To zaskoczyło mnie to. Pierwsze zdjęcie, kurczę, taka ładna scenografia, takie ładne kolory, przepiękna kolorystyka. No nie wiem naprawdę, czy to zdjęcie specjalnie wybrali takie, nie mam pojęcia co chodzi, natomiast to zdjęcie jest nudne według mnie. Ale jak zawsze dawajcie znać, co Wy na ten temat sądzicie, bo na przykład jak wrzuciłam mój poprzedni odcinek, to nie do końca podobała mi się ta sesja, nie sesja, tylko film modowy, ten taki sportowy, a dużo z Was pisało, że Wam się podobał. No i właśnie o to chodzi, żeby zobaczyć też, że to, co mi się podoba, to nie oznacza, że to jest obiektywnie rzecz biorąc piękne. Jeżeli chodzi o drugie zdjęcie, to Maja bardzo ładnie zapozowała, podoba mi się ułożenie jej ciała. Troszeczkę wydaje mi się, że mogła inaczej biodro ułożyć. Nie, ładnie wygląda, doczepiam się już tutaj, słuchajcie, nie ma sensu. Pierwsze zdjęcie niestety mi się nie podoba, pomimo tego, że cały układ zdjęcia, kolorystyka i tak dalej są piękne. Drugie zdjęcie bardzo fajne. Zobaczmy, co jurorzy powiedzą. Na tej sesji zrobiliśmy chyba 1000 zdjęć. I na wszystkich zdjęciach miałaś taką samą minę. I bardzo trudno było wybrać coś innego. To nie są złe zdjęcia, ale liczyłem, że z Tobą będzie troszkę większe wow. Okej, no dobra, to wiecie co, to muszę Wam powiedzieć, że ja nie zwróciłam na to uwagi, ale rzeczywiście wyraz twarzy Mai jest bardzo, bardzo podobny. Tylko też zawsze pamiętajcie o tym, że tutaj może być kwestia tego, że kazano wybrać takie zdjęcia, gdzie jest ten sam wyraz twarzy. No ja nie wiem, nie widziałam całego filmu. Na tej sesji zrobiliśmy chyba z 1000 zdjęć i na wszystkich zdjęciach miałaś taką samą minę. I bardzo trudno było wybrać coś innego. To nie są złe zdjęcia, ale liczyłem, że z Tobą będzie troszkę większe wow. Natomiast na Fashion Weeku wyglądałaś fantastycznie. First of all, I would like to say that your beauty is so different. Wiecie co, też przypomina mi się, jak Ania z poprzedniego sezonu Top Model mówiła, że jej jest, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, coś powiedziała na zasadzie, że jej jest przykro, jak wszyscy mówią, że ona ma taką inną urodę, bo ona chciałaby się poczuć piękna. I też tak, ja, po tym jak zobaczyłam, że ona to powiedziała, to teraz jak oglądałam te przebitki, wiem, że ta pani, to jest w ogóle pani, która była top modelką grecką, teraz jest celebrytką i jest jedną z założycielek Fashion Weeka, tego, który mieliśmy okazję oglądać, więc taka no, naprawdę topowa chyba postać w Grecji, tak mi się wydaje. Ja wiem, że ona nie miała nic złego na myśli,
ale tak chciałam wtrącić od siebie, żebyśmy pamiętali, żeby też uważać czasami na to, co mówimy, bo rzeczywiście jakby dużo osób chce po prostu być ładnych, chce być postrzegane jako ładne, a ta inna uroda, tak jak się mówi, to oznacza no brzydki, ale ciekawy. Tak można odebrać. To niekoniecznie to oznacza, ale tak te słowa mogą zostać odebrane. Yeah. I didn't really like the first picture, nothing special. Second one, I like the posture, your body, but I didn't like your face. Duży plus dla ciebie, że jesteś dzisiaj kompletnie inna osoba niż przyszła na nas casting. I z tego jestem bardzo dumna i się cieszę. No matter what się stanie, myślę, że dużo program ci też dał. Dzięki, Maja. Skoro powiedziałam, że nie będę wredna w tym odcinku i nie będę się czepiać, to chciałam tylko powiedzieć, że bardzo mi się podoba to, że Joanna Krupa, pomimo tego, że te zdjęcia Maji nie zostały ocenione najlepiej, jednak udało jej się znaleźć coś pozytywnego. No i właśnie to mi się podoba. Mam takie wrażenie, oczywiście przypomnimy sobie, jak zaczniemy oceniać pierwsze sezony Top Model, że taka Joanna Krupa była na początku trochę, że ona bardziej właśnie stała po stronie uczestników i wydaje mi się, że więcej by zyskała na tym wizerunkowo, PR-owo. Też program byłby ciekawszy, gdyby była właśnie jedna taka postać, która zawsze stoi, no prawie zawsze oczywiście, bez skrajnych przypadków, ale która stoi po stronie uczestników. Także tutaj co mogę powiedzieć, brawa dla Joanny Krupy, podobała mi się jej wypowiedź. Teraz Weronika. Weronika. Jeżeli chodzi... Wow! Piękne to pierwsze zdjęcie przy zachodzie słońca. Przepiękne. Oba zdjęcia mi się podobają. To drugie trochę jest takie sztuczne, powiedziałabym, bo też można coś takiego zrobić, ale jakby bardziej więcej włożyć, no nie wiem, jakichś takich emocji, coś tutaj, wiecie, zagrać, czy zrobić jakąś taką trochę mocniejszą minę. Więc ładne jest to zdjęcie, ale trochę wygląda mi na takie przepozowane. Natomiast tu ja tak troszeczkę się chciałam uczepić, dlatego że jak powiem, że pięknie, nie mam nic do dodania, no to w sumie po co nagrywam ten odcinek? Więc to nie jest w ogóle jakby krytyka w stronę Weroniki, tak tylko rzucam moje myśli, żebyście mogli następnym razem, jeżeli wy na przykład będziecie pozować, pomyśleć sobie o tym, że dobra, to już robię taką super pozę, ale jeszcze mogę dodać coś od siebie. Piękne zdjęcia, naprawdę szacun. Jakbym zobaczyła to pierwsze zdjęcie gdziekolwiek, to po prostu przysunęłabym i zrobiłabym wow. To są chyba pierwsze zdjęcia, które mi się aż tak bardzo podobają i naprawdę bardzo ładnie, panie Marcinie. O, dziękuję. Ej, ale to w sumie coś w tym jest naprawdę, bo nawet poprzednie zdjęcia, które robił Marcin Tyszka, nie było jakieś świetne, ale już na ten temat rozmawialiśmy, że do sesji zdjęciowych zapraszani byli fotografowie, którzy naprawdę są niesamowici, a potem wychodziły jakieś takie, wiecie, nieciekawe sprawy, więc ja w sumie się nie dziwię, że Weronika coś takiego powiedziała, bo ja bym sobie na jej miejscu pomyślała, że Jezu, w końcu będę miała co wrzucić do buka. Pierwsze zdjęcie wow, drugie zdjęcie, które było jeszcze szybsze i trudniejsze, bo zachodziło słońce, a ty stajesz w tej sukience i też było wow. To są takie momenty, dla których ja uwielbiam swoją pracę. Dziękuję. Piękne komplementy, bardzo mi się podoba. To też jest krytyka, prawda? Bo nawet jak się kogoś chwali, no to jednak krytykujemy, czyli oceniamy. No nie zawsze każda krytyka musi być negatywna. Ja uważam, że świetnie sobie Weronika poradziła i przyjemnie się ogląda to, jak jurorzy zachowują klasę w ocenianiu. Teraz mamy zdjęcie Karoliny. No to tak, jeżeli chodzi o pierwsze zdjęcie, to zdjęcie nie do końca mi się podoba. Znaczy ono, na przykład jeżeli to byłoby zdjęcie katalogowe, no to jest spoko, ale jest dosyć nudne. Takie też często są zdjęcia katalogowe, bo one nie mają porywać, tylko mają po prostu pokazać ubranie. Szkoda, że nie pokazali tutaj całej postury, bo ja jestem ciekawa, jak Karolina sobie poradziła z ograniem tej sukienki, która miała taką bardzo ciężką formę. Drugie zdjęcie to jest po prostu bajka. No piękne jest to zdjęcie. Gdyby... Ojejciu, ojej, ale super, że Karolina będzie miała tak piękne zdjęcie do portfolio. Myślę, że niejedna kobieta chciałaby od razu kupić tą suknię i ten kostium. Umiesz pokazać to, co masz na sobie. To jest ogromny talent w świecie modelingu, w ogóle fashion. I nawet jeżeli nie będziesz topową modelką, to będziesz bardzo dużo pracować, bo ty umiesz to pokazać z gracją. I chcę ci tu dzisiaj naprawdę złożyć taki hołd, bo ty masz świadomość. Brawo, Karolina. Naprawdę dziękuję ode mnie bardzo. Dzisiaj wielki ukłon i życzę ci powodzenia dzisiaj. Nie no, ja po prostu nie poznaję tego jury, czyli można być miłym i można motywować w taki pozytywny sposób uczestników. Fajnie, że Dawid Woliński zwrócił właśnie uwagę na to, że tak naprawdę głównym zadaniem modeli jest pokazanie produktu i jakby namówienie
ludzi do tego, żeby kupili to, co modele mają na sobie, bo czasami się o tym zapomina i niektórym osobom wydaje się, że to najważniejszą częścią zdjęcia jest model. No nie, ubrania, klimat na zdjęciach, a my to dopiero tam gdzieś jesteśmy na szarym końcu. No chyba, że mamy do czynienia z top modelką albo z celebrytką, to wtedy wiadomo, że wszystko wygląda inaczej. Na sesji niełatwo było znaleźć dobre zdjęcie. Sporo czasu zajęło, zanim doszliśmy do tego efektu. Ta sukienka była bardzo trudna. Była kompletnie aseksualna, ale specjalnie chciałem cię ubrać w coś. Wiedziałam. Co nie będzie takie fru-fru, że znowu. Ja w ogóle jak ją zobaczyłam, mówię, nie błagam, przecież ja nic z nią nie zrobię. Ja byłem ciekaw, jak ty sobie poradzisz w modzie. Bez bioderka, bez mizdrzenia, jako piękna, estetyczna kobieta. A to drugie zdjęcie. Zdjęcie jest magiczne. A, czyli ta sukienka to była specjalnie tutaj dla Karoliny, żeby mogła się wykazać. No to też w sumie ciekawe, ale też ja tak uważam w ogóle, że powinno być, że uczestnicy mają te same stylizacje. Wtedy by było moim zdaniem bardziej uczciwie, bo no dobra, Karolina nie do końca według jurorów poradziła sobie z tą pierwszą sukienką, ale ciekawe jestem, jak poradziłyby sobie Maja oraz Weronika. To tego mi trochę zabrakło. Fajnie, że Marcin Tyszka zwrócił uwagę na to, że to drugie zdjęcie jest magiczne. Mariusz. Dzień dobry. Hi. Cześć, przystojniaku. Jak się masz? Bardzo dobrze, bardzo fajnie. Zobaczymy zdjęcia. Teraz mamy zdjęcia Mariusza. Wiecie co? On na tym pierwszym zdjęciu to wyszedł na takiego naprawdę dużego. Aż zaczęłam się zastanawiać, czy on ma dobre wymiary modelingowe, żeby wyjeżdżać na kontrakty. Bo wygląda na naprawdę dużego. Wcześniej aż tak bardzo tego nie widziałam. Może to ta koszulka tutaj coś takiego sprawiła. Bardzo fajne zdjęcie. W ogóle pięknie jego twarz wyszła na tym pierwszym zdjęciu. Naprawdę tak. Mam takie wrażenie, że trochę inaczej niż zazwyczaj. Że jest taki, on zawsze jest taki mocny. No tutaj naprawdę bardzo fajnie. Chociaż nie, on miał kilka takich zdjęć, gdzie bardziej chłopięco wyglądał. Moim zdaniem w ogóle Mariusz ma bardzo duży potencjał, bo właśnie może ma taką umiejętność, żeby wychodzić inaczej na zdjęciach. Jeżeli chodzi o drugie zdjęcie, to w ogóle jest bajka, naprawdę. To zdjęcie jest super, on wyszedł na tym zdjęciu świetnie. To jest w ogóle jedno z takich zdjęć, co można by sobie spokojnie włożyć do booka, bo fajnie pokazuje i ubrania, i ten klimacik. Ono jest trochę przycięte, ale ciężko mi było znaleźć takie pełne zdjęcia w internecie. Także wyobraźcie sobie, że to zdjęcie jest trochę bardziej ucięte tak bardziej szeroko, bo ja je widziałam, ale nie było w dobrej jakości niestety. No bardzo mi się podoba. Także naprawdę i fajny klimat na tym zdjęciu wyszedł, i fajnie wyszedł model. Super foty, Mariusz, rewelka. I like you in the Fashion Week. In the photos, the first one, you remind me a man from a previous decade. Yeah. Like James Dean. Yeah. Greece days, yeah. Right? 60s. Yeah. Yes. Yeah. This was the idea. In the second one, he looks very confident and reminds me of perfume campaign, something like that. Very nice photo. Thank you. I wish you the best. Ciekawa sprawa, po raz kolejny zdjęcie Mariusza jest oceniane tak, jakby to była reklama perfum. To w ogóle nie jest nic złego, bo to nie jest tak, że to jest tylko ten facet od perfum. To chodzi po prostu o to, że moim zdaniem, ja to tak odbieram, że Mariusz jest w stanie zareklamować drogie marki, a to jest no super. To jest fantastyczny facet i świetny model. I o to chodzi. Natomiast nie było łatwo znaleźć taką pozycję i takie spojrzenie. Dzięki. Rzeczywiście, jak Marcin Tyszka przybliżył to zdjęcie na samą twarz, to jeżeli chodzi o portret, to po prostu wow. Nie wiem, ile było w tym prawdy, że ciężko było znaleźć jakieś dobre zdjęcie. Czy ja jestem ostra? O, czasami tracę ostrość. Dobra, chyba jest okej. Okay. Czasami rzeczywiście może być tak, że ciężko jest znaleźć jakieś dobre zdjęcie. Jak dla mnie z backstage'u to po prostu wyglądało tak, jakby Mariusz od siebie dużo dawał, bardzo fajne pozy dawał. I też były takie przebitki, że pokazali kilka zdjęć z tej sesji i on wyglądał spoko na tych zdjęciach. Także nie wiem, ile jest w tym prawdy. Przejdźmy do kolejnego zdjęcia. Dobra, zdjęcie Mikołaja. Super są oba te zdjęcia. Nie? No po prostu rewelacja. Tutaj też to zdjęcie chciałam powiedzieć, że z basenu, zdjęcie z morza też wygląda jak reklama perfum. On w ogóle ma taką delikatność, jeżeli chodzi o palce, zwróćcie uwagę.
super to wygląda, on jest taki silny, ale delikatne dłonie i taka delikatna mimika. To jest właśnie taki fajny kontrast, że taka delikatna mimika, ale bardzo mocne oczy. Jeżeli chodzi o drugie zdjęcie, no to świetnie sobie poradził. Zobaczcie, tak naprawdę on nie robi jakiejś takiej mocnej, konkretnej pozy, znaczy to jest moim zdaniem mocna poza, ale jest bardzo prosta. Nie musi robić niczego dziwnego, nie musi skakać, może stać po prostu i sprawić, że to zdjęcie będzie świetnie wyglądało. Dlatego fajne są te zdjęcia, takie dwa przy zestawieniu, bo to pierwsze jest takie bardziej, że on rzeczywiście coś pozuje, bardziej, wiecie, daje od siebie, jeżeli chodzi o pozy, a to drugie jest takie, stanę po prostu, a i tak to zdjęcie będzie mega. A teraz zobaczmy, jak jurorzy ocenili zdjęcie Mikołaja. Na tych zdjęciach u Marcina wyglądasz świetnie, no. Nie wstydzisz się pokazać emocji, masz ogromny talent, na Fashion Weeku sobie świetnie poradziłeś, nie zmarnuj tego, obierz sobie fajny cel i zrealizuj go. Nie ma tutaj żadnego zaskoczenia, Mikołaj jest chwalony i bardzo dobrze, bo sobie na to zasłużył. Zawsze starasz się jakby pozytywnie pracować, i to dla reżysera, czy dla projektanta, czy dla fotografa jest naprawdę ważne w pracy, że jesteś stabilny i przewidywalny, świetnie pracujesz. Trzymam kciuki. Dziękuję. Bardzo mi się podoba, że tutaj Kasia Sokołowska o tym wspomniała, bo rzeczywiście, jeżeli klienci zatrudniają modela albo modelkę, to wiecie, oni chcą zatrudnić kogoś, kto oni wiedzą, że da z siebie wszystko i że będzie dobry efekt zdjęcia. Jeżeli ktoś raz wychodzi dobrze, raz wychodzi źle, raz wychodzi dobrze, raz wychodzi źle, to no wiecie, jest obawa. Natomiast tutaj z Mikołajem to nie ma żadnej obawy, bo zawsze wychodzi po prostu świetnie i rewelacyjnie. Jestem dumna z was wszystkich, bo naprawdę zrobiliście super pracę, każdy z was szedł w pokazach. Dla mnie jesteście wszyscy wygrani. Dla mnie też, moim zdaniem uczestnicy są rewelacyjni, świetnie sobie poradzili i znowu pochwalę tutaj, podoba mi się, że powiedziano im, że naprawdę zrobili świetną robotę, bo nawet jeżeli ktoś sobie nie poradzi podczas sesji, no kurczę, jesteśmy tylko ludźmi, co nie? Ale widać, że oni tutaj z siebie bardzo dużo dają. Mikołaj. Nie ma żadnego zaskoczenia, Mikołaj jako pierwszy wchodzi do finału. Nie ma żadnego zaskoczenia, Mikołaj jako pierwszy wchodzi do finału, ale teraz zobaczcie, co powie. I chciałbym także podziękować swojej grupie, bez której tak naprawdę nie byłoby mojego sukcesu. Zrobiliśmy to razem. Ale Mikołaj, zrobiłeś super pracę od początku do tej pory. Jestem super dumna z ciebie. Wszyscy zrobiliśmy, ale tak. Dziękuję bardzo. Tak tylko chciałam wam pokazać, bo mega mi się podobała ta scena i tak wiem, że to jest tylko to show telewizyjne, ja w ogóle nie znam uczestników, ale jakoś tak mi się miło na sercu zrobiło, także stwierdziłam, że też wam pokażę tę scenę. Weronika. O Jezus. Po raz kolejny tutaj pojawia się moje pytanie, czy uczestnicy są oceniani tylko na podstawie ostatniego zdjęcia, czy na podstawie całokształtu, bo tutaj Weronika była tak, wiecie, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Jeżeli by tak spojrzeć całościowo, no to Maja miała więcej zwycięstw, Maja ogólnie jakby tak lepiej sobie, według tego, co mówili jurorzy, radziła w tym programie, ale ja nie mówię tego tutaj po to, żeby powiedzieć, że o, Weronice się nie należało. Moim zdaniem tak naprawdę to wszyscy uczestnicy są tutaj na świetnym poziomie, także ktokolwiek nie odpadnie, to po prostu jest szkoda, no ale takie jest show. Dzisiaj przed wami podwójne zadanie, sesja zdjęciowa, ale też film modowy. O matko bosko, ja już tutaj myślałam, że to końcóweczka, a tutaj jeszcze druga część się szykuje. Dobra, słuchajcie, to oglądamy. Stojąc tam, robiąc te pozy, tak? Pięknie. Dokładnie tak. Udając, że popycha mnie wiatr. To były rzeczy, których nigdy w życiu nie robiłem. Fajnie to wygląda. Wcześniej jakoś tak właśnie Ernest był trochę bardziej sztywny, on z siebie chciał dużo dać, ale mu tak średnio wychodziło. Natomiast tutaj, moim zdaniem, z przebitek to fajnie to wychodziło i to takie ruchy do tyłu robił. To też nie jest takie aż oczywiste, bo w ogóle podczas tej sesji właśnie uczestnicy mają robić takie dziwne rzeczy i takie pokręcone, których normalnie by nie robili. Takie, powiedzmy, bardziej nienaturalne ruchy. Więcej ruchu do kamery, od kamery. Trzeba dać siebie 100%, a nawet i 200%, bo tylko w zasadzie mamy ten czas teraz. Grasz dekoltem, ustami, szyją, oczami, wszystkim tu, tylko nie dłonie. Dziwnie ma być. Dla mnie rzeczywiście wyglądało to dosyć ciekawie, to co robiła Patrycja, także czekamy na efekty końcowe, zobaczymy jak poszło. That's like a headache. Bardzo źle to wygląda. They don't like it, oh my god. I feel like, you know, I need to be here, I want to be here, I want to be in the final now. You know, at first I wasn't thinking of the final because I was focused on each day, you know. The vibe is cool, but we need to make it less in the dance move.
more abstract than the dance. Now that we're here, semifinal is basically like our second chance. Dominik bardzo fajnie słucha się wskazówek i też ten pan, który nagrywał film, dobre instrukcje dawał, dobre wskazówki dawał, bo powiedział, że dobra, jakby fajnie idziemy w spoko kierunku, tylko tutaj mniej tańca, trochę więcej mody, więc jakby utrzymaj klimat, ale jednak dalej, żeby to były takie pozy. Ciekawa jestem, jak będą wyglądały te filmy. Zobaczmy. Ernesto. Bardzo ciekawy film, naprawdę. To jest jeden z pierwszych filmów, no może nie jeden z pierwszych, ale wiecie co, większość z tych filmów, które nagrywali uczestnicy, były po prostu nudne dla mnie wcześniej. To nie chodzi o uczestników, tylko to, jak to wszystko zostało zmontowane, jakieś takie sceny powybierali. No tutaj mi się podoba, też jak on biegnie, to no widać, że się chłopak po prostu stara. Trochę jednak na tym zdjęciu, gdzie on biegnie, zobaczcie, zginęła mu noga, połowa nogi od kolana w dół. Jak zginacie czy rękę w łokciu, czy właśnie nogi w kolanach, to pamiętajcie o tym, żeby w miarę możliwości ustawić się tak, żeby tę drugą część nogi trochę było widać, czyli wystarczy trochę bardziej w prawo, trochę bardziej w lewo się ustawić. Ogólnie to po prostu patrzcie, gdzie jest kamera. Jest aparat fotograficzny i wtedy ustawcie się tak, żeby ta noga, tak jak tutaj u Ernesta, nie była w 100% schowana, tylko przekręcie się troszeczkę w bok. Ale to, nie no, trochę to się tutaj rzuca w oczy, także pamiętajcie o takich sprawach. Ernest, naprawdę świetnie, bo to, co zrobiłeś dzisiaj, pokazałeś, że naprawdę twój potencjał jest ogromny. Jak nabierzesz trochę siły i pewności siebie, to zajdziesz bardzo, bardzo daleko. Dominik. Jak ja się cieszę, że powiedzieli coś Ernestowi miłego, bo to jak ostatnie odcinki przed tym, jak uczestnicy wyjechali do Grecji, jak oni się na nim już tak moim zdaniem pastwili i po prostu już wszyscy, nawet niektórzy uczestnicy, znaczy to może być kwestia montażu oczywiście, ale też nie do końca. Pamiętacie, jak Ernest się rozpłakał, jak mu emocje puściły, jak ja się cieszę, że w końcu mu powiedzieli coś miłego, bo to też nie jest tak, że on nic od siebie nie dał i nawet jeżeli uważacie, że Ernest sobie słabo radził, to nie jest jego wina, że został w programie. On z siebie dawał bardzo dużo. Wow, ale super film, niesamowicie mi się podoba. Wow, 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 naprawdę Dominik, brawo. To jest po prostu, ojejciu, aż mam ochotę jeszcze raz obejrzeć ten film, super. Jeżeli chodzi o zdjęcie, to mi się nie podoba i to już jest taki drugi raz, jak drugi albo trzeci raz, kiedy Dominik moim zdaniem wygląda bardziej jak aktor niż jak model. Ja mam w ogóle wrażenie, że on ma potencjał bardzo duży do tego, żeby zostać gwiazdą i żeby zostać takim showmanem. Tylko nie wiem, co mu da sława w Polsce, czy uda mu się jakoś zaistnieć, bo musi jednak znać polski. No nie wiem, chyba że jakiś format mu przygotują, bo też mam takie wrażenie, że właśnie takie jego zadanie będzie po programie, że właśnie on nadaje się zdecydowanie na showmana. Ale też jeszcze wam powiem, że bardzo mi się podoba, że odrósł mu zarost, bo zdecydowanie lepiej wygląda w zaroście i fajnie wygląda w krótkich włosach. Dominik, you've got great moves. I loved to see you in the movie. But I prefer the movie than the picture. You know, you're very photogenic and you have a huge personality, which comes out in the video. I will agree with Martin. I think the video is stronger than the photo, but you still did a great job. Jurorzy mają takie samo zdanie jak ja, jeżeli chodzi o Dominika, czyli film rewelacja, zdjęcie trochę słabiej. I teraz zobaczmy film Patrycji. No to zobaczmy Patrycję. Słuchajcie, i film, i zdjęcie bardzo mi się podoba. Boże, przepraszam was za ten dzwonek, ale po prostu muszę pilnować, żeby mi się tam nic nie przypaliło. I to tylko o to chodzi. Zdjęcie Karoliny, podoba mi się film, super, naprawdę świetna robota. Patrycja, ja jestem zakochany w tobie. Naprawdę, jesteś niesamowita. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że będziesz najbardziej sztywna z waszej trójki,
A tu się okazało, że wyszła taka rozedrgana, czerwona wieźma miłości. Wyglądasz jak bombshell, blonde bombshell, Hollywood star w tym video. Tak się trochę też zastanawiam, czy ten film Patrycji nie zyskałby, gdyby miał trochę inną muzykę, bo ona rzeczywiście świetnie się ruszała, ale jakby tak jeszcze tak trochę podciągnąć ten film inną muzyką, to byłoby naprawdę fajnie. Teraz zobaczmy, kto przechodzi do finału. Patrycja. Brawo! To dla nikogo chyba nie było zaskoczeniem. Wiecie co? Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że Patrycja świetnie sobie radzi, super wychodzi na zdjęciach, nie da się tego jej odmówić, ale po drugie też było widać, że jurorzy bardzo ją lubią. Ale to jeszcze nie koniec. Bo kolejną osobą w finale 9. edycji Top Model będzie Dominik. Tutaj wiecie co, to ja wam powiem tak, może się ze mną nie zgodzicie, ale ja uważam, że to jest trochę nie w porządku, że dwójka uczestników przechodzi dalej, dlatego że oni nie musieli wykonywać tych zadań, które wykonali uczestnicy, którzy pojechali do Grecji. I ja wiem, że to nie była ich wina, że oni nie mogli pojechać przez wirusa na tego Fashion Weeka, który i tak de facto się nie odbył, ale uważam, że to jest niesprawiedliwe i że jak już uczestnicy, wiecie, wykonali tam te zadania w Grecji, to ja bym... Nie wiem, ja bym była bardziej zadowolona, gdyby trzy osoby weszły do finału z Grecji i jedna osoba z tych, którzy nie mogli pojechać na Fashion Weeka, ale jak zawsze jestem ciekawa waszego zdania. Co na ten temat sądzicie? Przypomnę jeszcze, że zapraszam do Letty Shops i pamiętajcie, w piątek jest Black Friday, zapraszam również do mojego sklepu www.hatihati.pl, bo również my przygotujemy specjalne promocje dla was na Black Friday, ale dziś to już wszystko, życzę wam miłego dnia, do zobaczenia w następnym odcinku i bye bye!